Mamy odcinek 15 z Skibidi Toilet Zombie Universe, więc dzisiaj sobie go obejrzymy, zanalizujemy, lecimy, słuchajcie. Pamiętacie to? Ciekawe jak to się skończy. Zostawcie lajka, obejrzyjcie do końca. Okej, okay, on go z... O ja cię. O ja. No to teraz będzie walka. What? Ręka mu odpadła, ale pewnie... O Jezu. O ja. Ale tu jest tych mutantów. Lepiej uciekać. Co to? A pole siłowe. Wow, gościu, musisz mu chyba odciąć jeszcze jedno. Aha, to odcinanie, aha, bo on to je ich i wtedy się regeneruje. O ja cię. Aha, ulepsza się. O kurde, goście, wy uciekajcie, bo to będzie problem. Uciekaj, chłopie, bo... No właśnie. Oj, oj, oj. Jakie ulepszenie. Wow. Jacie. No to ładnie. Gościu, uciekaj. Uciekaj stąd. Co jest? Co ty robisz? No nie, jeszcze taki? Ty, to jest ninja. Dobrze, dobrze, dawać, dawać. Uciekajcie, uciekajcie, bo to nie ma co. Co on robi? Energia się skończyła, czy co? Zaraża się? Co się dzieje? What? Co się stało, słuchajcie, z nim? On wszedł, jako ta broń potrafi jakby... Co? Co? Sprawdźmy sobie, bo tu jest broń. Generates weapon from... Czyli z jakiejś ciemnej materii jakieś bronie generuje. Wow. A to co to jest, słuchajcie? Ja sobie tu zmienię kamerę. X18 to jest taki kod broni, but there, prawdziwe nazwa to Hephaestus. Ta broń jest zdolna do generowania różnego rodzaju uzbrojenia z rdzenia nieznanego pochodzenia. Żeby generować różne rodzaje narzędzi, siła, jakiś power source jest wymagane. Jeśli źródło energii jest wielkie, to bohater posiada więcej uzbrojenia jakiegoś i staje się jeszcze bardziej silniejszy. Aha, i ta broń potrafi zabić tego, który ją jakby włada, żeby zdobyć wszystkie moce. Jeżeli nie ma jakby ta broń dodatkowego zasilania, to wysysa jakby moc, żywotność z tej osoby, nie? Która nosi tę broń. Lepiej nie używać jej... lepiej tego rdzenia nie używać, bo ponieważ jakby ten posiadacz może przez to zginąć, tak jak ten. Patrzcie, on był za słaby. On był za słaby i przez to jakby broń go pochłonęła jego całego, wchłonęła. Bo jakby chciała wziąć zasilanie. Czyli innymi słowy, to jest coś na zasadzie, jak teraz tu się dowiedzieliśmy, że na przykład ta postać tu, ten mutant zombie, on prawdopodobnie też je te Skibidi Toilet, żeby stać się mocniejszym, więc ta broń też działa na takiej zasadzie, więc być może w kolejnych odcinkach będzie coś takiego,
że inne Skibidi Toilet czy sojusznicy będą się poświęcać, żeby ta broń zdobyła energię i dzięki temu była mocniejsza, więc pewnie też będzie to działało na takiej samej zasadzie. Jest nieźle, powiem wam szczerze, że szkoda, tutaj bardzo wiele rzeczy się stało, no i teraz tak, no, jak używacie tej broni normalnie, to nic się nie dzieje z posiadaczem, natomiast no nic, pewnie w następnym odcinku on będzie chciał przechwycić tę broń i uciec, no bo tu innej opcji nie ma. No i dobrze, moi drodzy, przeczytajmy wasze komentarze z poprzedniego odcinka, będziemy sobie teorię tutaj uskuteczniać. Jakiś Tytan dostanie te działko? No pewnie tak, a może Tytan TV Man i Tytan Kamera są w tym miejscu? To znaczy widzieliśmy w sekretnych scenach, że Tytan TV Man i Tytan Kamera są uwięzieni za pomocą takich dużych magnesów, są przykuci do jakiejś ściany w jakiejś grocie i oni tam są, rzeczywiście, tylko że ten TV Man chce zbabić w pułapkę po prostu i przechwycić tę broń, bo ta broń jest mega mocna. No i nie zobaczyłeś moich komentarzy. Ja, jak widzisz, teraz zobaczyłem. Brod, obejrzyj Skibidi Toilet Multiverse Bloopers. Tak, to już widzieliśmy, oglądaliśmy sobie. Brod, już jest 7 sezon Skibidi Toilet Multiverse. Tak, już też oglądaliśmy, jest na kanale. Brod, mam teorię w odcinku 72 lub innym. Według mnie w tym kontenerze z odcinka 71 była rakieta, która może zostać użyta na Tytanów podczas fejkowej walki. No, to znaczy tak, moim zdaniem jest to maszyna do produkcji Skibidi Toilet, ważne jakieś urządzenie, raczej wątpię, że będzie to broń, chociaż być może jest to broń jakaś na, żeby zniszczyć Tytany. Mam teorię, może Tytan Drillman został zarażony w odcinku, Drillman został w odcinku 13. No, może tak być, słuchajcie, że podczas tej walki właśnie Drillman będzie zarażony, ale ja czekam aż w tej serii wezmą pod tego ulepszonego Tytana Wiertło, to by był czat, nie? Jacie. Brod, mam teorię o Skibidi Toilet Multiverse, że będzie walka ze Skibidi Toilet w bazie Skibidi Toilet. No to raczej na pewno. Brod, jest już nowy, 7 sezon Skibidi Toilet Multiverse, to wiem. Brod, wrócił Tytan Zegar, to już wiem, wy tu komentujecie o tym multiversie. Jest sezon, to też wiem. Kiedy live? No nie wiem, live'y raczej jak już to będą na innym kanale prawdopodobnie, takim specjalnym do live'ów. Brod, cały czas gadacie jak tworzą się Skibidi Toilet, a jak się tworzą kamera menu? O, to jest dość ciekawe pytanie, prawda? No bo nie wiemy tego, czy... Oni pierwsze była teoria, że oni powstali z ludzi, no bo mieli wygląd ludzi, tylko głowa była z kamery, a tak to ciało, wiecie, i ręce i wszystko jako ludzie. Natomiast wydaje się, że oni są po prostu produkowani, tak? To są cyborgi i tylko w taki sposób, jakiejś montowni pewnie, gdzie montują. Brod, jest już podsumowanie sezonu 7 z Skibidi Toilet Multiverse, to już wiem. To nie Tytan. No, to mini Tytan, można tak powiedzieć, tak? Natomiast jak widzicie, skończyło się to dla niego tragicznie, bo był za słaby i ta broń go wchłonęła, także nieźle.